Cześć, witajcie w nowym filmie. Wizyta w zoo to często ekscytujące doświadczenie pełne wyjątkowych i niebezpiecznych zwierząt. Ale co się dzieje, gdy zwierzęta te zdołają uciec? Od tygrysów po małpy, a nawet niedźwiedzie. Zdarza się to w ogrodach zoologicznych na całym świecie. 14 czerwca 2015 roku ponad 300 zwierząt uciekło z zoo w Tbilisi, stolicy Gruzji, po ulewnych deszczach, które nawiedziły ten obszar, powodując powódź. Powódź uszkodziła wybiegi dla zwierząt i uwolniła wiele z nich. Wśród zbiegłych zwierząt były tygrysy, lwy, niedźwiedzie, hipopotamy, wilki, strusie oraz różne gatunki małp i ptaków. Doprowadziło to do niebezpiecznej sytuacji, w której niektóre zwierzęta wyszły na ulicę Tbilisi i zagrażały mieszkańcom miasta. Zauważono hipopotama spacerującego po ulicy, a niedźwiedź wspiął się przez okno mieszkania. Lokalna ludność została poproszona o pozostanie w środku, a policja i opiekunowie zwierząt dołożyli wszelkich starań, aby złapać zwierzęta i zwrócić je do zoo. Masowe ucieczki z ogrodów zoologicznych zdarzają się rzadko, ale kiedy już do nich dojdzie, mogą wywołać chaos i narazić na niebezpieczeństwo zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Incydent ten wywołał dyskusję na temat polityki ogrodów zoologicznych i bezpieczeństwa zwierząt w niewoli. Strusie są uznane ze swojej imponującej prędkości i wielkości, ale także z niezdolności do latania. Kiedy jednak uciekną z niewoli, mogą stanowić poważne zagrożenie na drogach i w miastach. W niezwykłym incydencie kierowcy w mieście Chongzhou w Chinach zarejestrowali stado ponad 80 strusi biegnących ulicami późno w nocy. Duże, nielotne ptaki uciekły z lokalnej farmy przez niezamkniętą bramę. Chociaż większość strusi została ostatecznie odnaleziona i wróciła na farmę, schwytanie ich wszystkich wymagało czasu i wysiłku. Lokalna policja pomogła opanować sytuację, zapewniając bezpieczeństwo zarówno strusiom, jak i ludziom. Strusie są największymi gatunkami ptaków na świecie i mogą ważyć do 160 kg i osiągać wysokość 2,7 metra. Znane są również z imponującej prędkości biegu, która może osiągnąć ponad 70 km na godzinę, co czyni je najszybszymi zwierzętami lądowymi na długich dystansach. A pod numerem 1 jest mężczyzna, który nie tylko włamał się do klatki dwóch lwów, ale został po tym, jak lwy zbliżyły się do niego. Mężczyzna, o którym później mówiono, że jest trochę szalony, skonfrontował się z dwoma lwami, czego nie mógł docenić lew płci męskiej. Z rozdzierającym warczeniem i rykiem szarpnął za spodnie mężczyznę. To powinno być ostrzeżenie, ale zamiast się wycofać, mężczyzna po prostu stał. Na szczęście opiekunowie zwierząt zdołali sprowadzić mężczyznę w bezpieczne miejsce. Słonie znane są ze swojej inteligencji, pamięci oraz ogromnych rozmiarów i siły. Ale mogą być również niebezpieczne, gdy zostaną sprowokowane lub zagrożone. W 1984 roku stało się coś ze słonicą imieniu Cindy, co podkreśla ten fakt. Były trener opisał ją jako prawdopodobnie najbardziej niebezpieczną słonicę w historii, po tym jak zaatakowała swoich opiekunów w parku. Następnie słonica próbowała uciec z parku. Znane są również inne przypadki, w których słonie uciekały. W 2013 roku słonica o imieniu Kiri uciekła z zoo w Zurichu w Szwajcarii. Słoń wędrował po ulicach przez kilka godzin, zanim został schwytany. Inny incydent miał miejsce w 2019 roku, kiedy słoń o imieniu Baby uciekł z cyrku w Niemczech, spacerując wzdłuż autostrady, zanim ostatecznie został ponownie odnaleziony. Należy jednak zauważyć, że takie incydenty ucieczki słoni są stosunkowo rzadkie. Kobra królewska to jadowity wąż, który może dorastać do 5,5 metra długości i występuje głównie w Indiach, Azji Południowo-Wschodniej i na Filipinach. Są uznane jako przebiegłe i niebezpieczne zwierzęta i należą do najbardziej przerażających jadowitych węży na świecie. Niedawny incydent miał miejsce w Szwecji, gdzie uciekła długa kobra królewska o imieniu Sir Vas. Śmiertelnie niebezpieczny wąż wydostał się przez dziurę w szklanym suficie i został nazwany Houdini na cześć słynnego artysty ucieczek. Pomimo tygodniowych poszukiwań węża, podczas których ewakuowano odwiedzających zoo, Sir Vas zdołał samodzielnie wczołgać się z powrotem do swojego wybiegu. Jak pokazał ten incydent, kobry królewskie są niezwykle inteligentne i oprócz swojej niebezpiecznej natury są nawet bardziej niebezpieczne niż inne węże. Imponujące kobry królewskie znane są z bardzo jadowitego ukąszenia, które może być śmiertelne dla ludzi, jeśli nie zostanie natychmiast potraktowane środkiem przeciwjadowym. Są również znane z agresywnego zachowania, gdy czują się zagrożone lub zaniepokojone, a ich rozmiar i siła sprawiają, że są niebezpiecznymi zwierzętami, które można spotkać na wolności. Jeśli masz ochotę popływać, wybierz się na basen,
a nie na wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Mimo wszystko istnieje duża szansa, że zostaniecie rozerwani na strzępy. Nie zważając na to, 32-letnia kobieta postanowiła wskoczyć do wybiegu niedźwiedzi polarnych w berlińskim zoo. Najpierw wspięła się przez płot, żywopłot, a potem przez mur. Nie weszła więc przypadkiem. Wiedziała, co robi. Niedźwiedzie polarne na szczęście nie były tego dnia zbyt agresywne. Ale na nagraniu widać, jak kobieta próbuje wydostać się z wody. Ratownicy próbowali odwrócić uwagę niedźwiedzi polarnych, karmiąc je. Dlaczego kobieta zdecydowała się wejść do zagrody niedźwiedzi polarnych, jest nadal tajemnicą, ale na szczęście przeżyła. Wilki są często postrzegane jako niebezpieczne zwierzęta, ale w rzeczywistości wiele trzymanych w niewoli wilków jest pod dobrą opieką i nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Zdarzały się jednak przypadki ucieczek wilków z ogrodów zoologicznych lub innych obiektów. Niedawno wszczęto dochodzenie po tym, jak meksykańska wilczyca Shara o imieniu Sara uciekła ze swojego wybiegu w Cleveland Metro Parks Zoo. Na szczęście, Sara została ostatecznie schwytana po godzinie i nikt nie został ranny. Wszyscy zastanawiali się, jak Sara mogła w ogóle uciec. Wkrótce odkryto, że wspięła się po ścianie ogrodzenia i zrobiła dziurę w górnej części swojego wybiegu. Meksykańskie wilki szare to krytycznie zagrożony podgatunek wilka szarego, liczący zaledwie około 131 osobników na wolności. Chociaż utrata osobnika tego cennego podgatunku jest niepokojąca, władze podejmują wszelkie środki, aby zminimalizować ryzyko przyszłych incydentów. Zoo utrzymuje, że wilczyca Sara jest potulna, a jej schwytanie przebiegło sprawnie, bez wyrządzania krzywdy wilkowi ani żadnemu człowiekowi. Podczas gdy ucieczki zwierząt z ogrodów zoologicznych lub akwariów są rzadkie, zdarzały się przypadki ucieczki rekinów. W 2016 roku zbiornik z rekinami w Shanghai Orient Shopping Center w Chinach pękł, powodując wyciek wody i ujawniając rekiny pływające poza zbiornikiem. W 2018 roku rekin rogaty został przemycony z San Antonio Aquarium w wózku dziecięcym. Na szczęście, rekin został później odnaleziony i zwrócony do akwarium. Rekiny to fascynujące i przerażające drapieżniki, które pływają w naszych oceanach od milionów lat. Jest więc dość dziwne, że można je spotkać w obszarach miejskich. Co ciekawe, podczas huraganu Ian mały rekin został uchwycony na filmie, pływając w zalanej dzielnicy w Mort Meyers. Osoba nagrywająca film podejrzewała, że był to rekin, ale eksperci niestety nie byli w stanie potwierdzić, czy rzeczywiście był to rekin, czy inny rodzaj ryby. W normalnych okolicznościach odwiedzający zoo w La Palmyre w południowo-zachodniej Francji mogą dotykać nosorożców, jeśli te zbliżą się do ścian wybiegu. Jednak opiekunowie nosorożców byli oszołomieni, gdy zobaczyli, że na grzbiecie jednego z nich wypisane są imiona Camille i Julien. 35-letni nosorożec ma grubą skórę o grubości około 2 cm. Pierre Caillet, dyrektor zoo, był oburzony brakiem szacunku i brutalnością ludzi, którzy to zrobili. Imiona zostały później wymazane szczotką, a lekarz zapewnił, że nosorożec nie odczuwał żadnego dyskomfortu. Najprawdopodobniej był to ostatni raz, kiedy pozwolono ludziom dotykać nosorożca. Orzeł Goldie, znany również jako artysta ucieczek z londyńskiego zoo, wzbił się w niebo nad Regent's Park w 1965 roku po swojej drugiej ucieczce w tym roku. Pomimo bycia orłem, Goldie był zadowolony ze swojego życia w niewoli w zoo przez około 5 lat. Ale kiedy jego klatka była czyszczona, Goldie dostrzegł swoją szansę i skorzystał z niej, pozostawiając swoją partnerkę Reginę. Orły słyną z niesamowitego wzroku, który może być nawet 8 razy lepszy niż ludzki, a także z imponującej rozpiętości skrzydeł. Dokładny rozmiar i waga orła może się różnić w zależności od gatunku, ale orły, takie jak harpia, mogą osiągać ogromne rozmiary. Jednak Goldie zręcznie wymknął się i latał po parku, a nawet zapuścił się w pobliskie obszary. Pomimo wysiłków opiekunów, policji, strażaków, a nawet marynarki wojennej, Goldie zdołał uciec z niewoli na wiele dni. Ostatecznie tłum około 1000 osób zebrał się w parku, aby zobaczyć, jak Goldie jest ścigany. Po pozostawieniu śladów zniszczenia, w końcu został schwytany. Takiego goryla jak Evelyn nie spotyka się codziennie. Ta 24-letnia samica goryla w zoo w Los Angeles ma reputację artystki ucieczek. Uciekła ze swojego wybiegu co najmniej 4 lub 5 razy i wymyśliła sprytną taktykę, aby przechytrzyć opiekunów zwierząt. Raz nawet użyła zwisającej winorośli, aby przelecieć nad fosą o szerokości 3,5 metra. Goryle są znane ze swojej inteligencji i siły, a Evelyn nie jest wyjątkiem. Pomimo tego, że ściany jej zagrody były wielokrotnie podnoszone, zawsze jest gotowa na nowe wyzwania.
Podczas jednej ze swoich ucieczek Evelyn zwiedziła zoo, a nawet przyjrzała się żyrafom i słoniom. Goryle występują głównie w lasach deszczowych Afryki Środkowej i Zachodniej. Evelyn nie jest jednak jedyną uciekinierką w rodzinie goryli. 12-letni goryl o imieniu Jim również wielokrotnie znajdował sposoby na ucieczkę ze swojej zagrody. Raz wyrwał drzwi z szyn, aby prześlizgnąć się przez otwór na wolność. Innym razem po prostu przeskoczył przez niezwykle wysoką ścianę. Niesamowite, prawda? Ten następny człowiek uznał, że to dobry pomysł, aby popływać z rekinami. Zbiorniki z rekinami oczywiście nie powinny potrzebować znaku z napisem zakaz pływania. I to powinno mieć sens, że nie wolno po prostu wskoczyć do wody, w której pływają rekiny. Ale tak się stało. Kiedy tłum usłyszał plusk wody w akwarium pojemności 5 milionów metrów sześciennych, myślał, że ogląda pokaz, w którym trenerzy karmią jednego z 17 rekinów. Ku ich przerażeniu był to nagi mężczyzna, który postanowił zanurkować z rekinami. Natychmiast wezwano policję, po tym jak wykonał on salto w tył do wody. Co byście zrobili, gdybyście zobaczyli takie zdarzenie? Możecie być zaskoczeni, gdy dowiecie się, że nawet żyrafy czasami uciekają ze swoich wybiegów w zoo. Zdarzyło się to na przykład w zoo Fort Wayne w stanie Indiana, gdzie żyrafa o imieniu Tabitha zdołała przecisnąć się przez przejście między stajnią a wybiegiem. Następnie biegała wokół budynku w pobliżu parkingu. Na szczęście żyrafa pozostała na terenie obiektu, a pracownicy zoo potrzebowali 2 godzin, aby zaprowadzić ją z powrotem do jej wybiegu. Żyrafy są znane ze swoich długich szyi, które mogą mieć do 1,80 m długości. Ponadto mają potężne nogi, których mogą używać do zadawania śmiertelnych kopnięć drapieżnikom. Żyrafy są również najwyższymi zwierzętami lądowymi na świecie, a ich serca mogą ważyć do 11 kg, aby pompować krew do mózgu. Pomimo imponującego wyglądu, żyrafy są na ogół spokojnymi zwierzętami, które stanowią niewielkie zagrożenie dla ludzi. Ten incydent jest tego dowodem, ponieważ Tabitha biegała tylko wokół budynku w pobliżu parkingu, nie robiąc nikomu krzywdy. Odwiedzający zoo w St. Louis w stanie Missouri byli zaskoczeni, gdy niedźwiedź andyjski o imieniu Ben postanowił pospacerować po parku. 4-letni niedźwiedź uciekł ze swojego siedliska i wędrował po zoo przez 50 minut. Na szczęście pracownicy zoo szybko zareagowali i zapewnili bezpieczeństwo zarówno gościom, jak i niedźwiedziowi, nie czyniąc nikomu krzywdy. Nie była to jednak pierwsza ucieczka Bena. Zaledwie kilka dni wcześniej udało mu się przebić przez stalową siatkę w swoim wybiegu, aby uciec, demonstrując niesamowitą siłę i inteligencję niedźwiedzi andyjskich. Niedźwiedzie andyjskie występują w Ameryce Południowej i są znane jako niedźwiedzie okularowe ze względu na charakterystyczne oznaczenia wokół oczu. Są doskonałymi wspinaczami i potrafią wspinać się po drzewach i skałach na duże wysokości. Często zakładają gniazda na drzewach, gdzie śpią, jedzą, a nawet wychowują młode. Pomimo solidnego wyglądu, niedźwiedzie andyjskie są przede wszystkim roślinożercami, a ich dieta składa się głównie z owoców, orzechów i roślin. Ciekawostką jest fakt, że zoo w St. Louis jest domem dla jednej z największych populacji niedźwiedzi andyjskich w Ameryce Północnej. Ten następny moment musi być jedną z najgłupszych i najbardziej niebezpiecznych rzeczy, jakie można zrobić w zoo. Pewien pijany mężczyzna odwiedził brazylijskie zoo Sorocaba w São Paulo. I to nie tylko normalnie, ale bez koszulki i bez butów. Po wspięciu się na płot, przepłynął przez wodę, która otaczała wybieg małp. Gdy próbował wydostać się z wody, podeszło do niego 6 małp czepiaków, które okazały się szalenie terytorialne. Wgryzły się w jego ramię, nadgarstek i bark. Walka trwała kilka minut, ale mężczyźnie udało się z pomocą innych wydostać z powrotem na zewnątrz wybiegu. Pracownicy zoo musieli jednak wezwać karetkę, która zabrała go do szpitala. Odwiedzający Ramat Gan Safari Park w Tel Awiwie w Izraelu byli świadkami spektakularnego wydarzenia, gdy 3 sprytne nosorożce uciekły. Nosorożce o imieniu Rihanna, Karen Pils i Carnabella wymknęły się przez otwartą boczną bramę, gdy strażnik spał. Kierowały się w stronę drogi, gdy zaniepokojeni goście zoo zaalarmowali policję. Na szczęście kierownikowi zoo udało się je dogonić i odprowadzić z powrotem do ich zagrody. Nosorożce to jedne z największych ssaków lądowych na Ziemi, znane z niesamowitej siły i szybkości. Mają grubą skórę pokrytą warstwą keratyny, która służy jako naturalna ochrona przed drapieżnikami. Pomimo zastraszającego wyglądu, nosorożce są roślinożercami i zazwyczaj spokojnymi zwierzętami. Są również znane ze słabego wzroku, ale ich węch i słuch są dobrze rozwinięte.
Nie jest jasne, dlaczego trzy nosorożce zdecydowały się uciec tego dnia, ale możliwe, że były po prostu podekscytowane odkrywaniem otoczenia. W akwarium w Seattle ktoś sfilmował moment, w którym ośmiornica o imieniu Ink przyczepiła się do ściany otwartego okrągłego zbiornika i próbowała uciec. Doprowadziło to do spekulacji na temat tego, czy była to próba ucieczki, czy tylko eksploracja otoczenia. Pomimo ciekawości ośmiornicy, pracownikowi akwarium udało się zaprowadzić zwierzę z powrotem do jego zamknięcia. Ośmiornice to niezwykle inteligentne stworzenia posiadające zdolność rozwiązywania złożonych problemów. Mają doskonały wzrok, dotyk, a nawet mogą zmieniać kolor, teksturę i wzór skóry, aby wtopić się w otoczenie. Są również znane ze swojej imponującej siły i zwinności. Mogą manipulować obiektami za pomocą ośmiu macek. Co ciekawe, ośmiornice mogą również używać narzędzi podczas nawigacji w wodzie. Ponadto mają one własne, unikalne osobowości i potrafią rozpoznawać ludzkie twarze. I chociaż Ink jest nowością w Seattle Aquarium, ośmiornice są ogólnie znane ze swojej krótkiej żywotności, a większość gatunków żyje zaledwie kilka lat. Jedno zwierzę, do którego zdecydowanie nie powinniście się zbliżać, to tygrys, a zwłaszcza gdy jest się pod wpływem alkoholu. Student w Gavlior Zoo w Madhya, Indiach, postanowił, że chce rzucić wyzwanie lokalnym tygrysom w zoo. Przez prawie godzinę dokuczał dwóm tygrysom, przegonił je do ich jaskini i cudem udało mu się uciec bez szwanku. Kto wie, co by się stało, gdyby tygrysy złapały mężczyznę. Nie jest to jednak pierwszy przypadek, kiedy ktoś wchodzi na wybieg niebezpiecznego zwierzęcia z rodziny kotowatych. Inny pijany mężczyzna, nie zważając na ostrzeżenie tłumu i ochrony, wskoczył do wybiegu afrykańskich lwów tylko po to, by uścisnąć im dłoń. Lwy, które były przyzwyczajone do ludzi, mogły go w każdej chwili zaatakować, ale na szczęście tego nie zrobiły. Pracownikom zoo udało się w końcu przegonić lwy i uratować mężczyznę. W Boże Narodzenie 2007 roku w San Francisco tygrysica o imieniu Tatiana zdołała uciec ze swojego wybiegu, powodując utratę życia jednej osoby i obrażenia dwóch innych. Tygrysica skakała i pazurami wydostała się z wybiegu. Incydent był niepokojący, ponieważ niektórzy sugerowali, że zwierzę miało poczucie zemsty. Tygrysy to imponujące zwierzęta i największe z wielkich kotów. Znane są ze swojego pomarańczowego futra z czarnymi paskami, potężnych kończyn oraz ostrych zębów i pazurów. Tygrysy są również niezwykle zwinne i potrafią biegać i pływać szybciej niż większość ludzi. Mówi się, że ryk tygrysa można usłyszeć z daleka, co czyni go jednym z najgłośniejszych dźwięków w królestwie zwierząt. Nie był to jednak pierwszy przypadek ucieczki tygrysa. W Guadalajrze w Meksyku tygrys uciekł z lokalnego wybiegu, wywołując zamieszanie wśród mieszkańców i władz. Tygrys został ostatecznie złapany przez odważnych ludzi, którzy użyli lassa, aby ujarzmić zwierzę. Niedawno Meng Lan, 6-letnia panda w zoo, próbowała uciec z wybiegu, wspinając się przez ogrodzenie. Grupa odwiedzających zoo była zszokowana, widząc to zdarzenie. Na filmie widać, jak panda wspina się po metalowym ogrodzeniu wokół wybiegu, a następnie ląduje na otwartej przestrzeni. Zaciekawiona panda podobno długo przyglądała się odwiedzającym, według wielu naocznych świadków. Na szczęście opiekunom zwierząt udało się zwabić pandę z powrotem do jej zagrody za pomocą smacznego jedzenia. Co ciekawe, pandy są doskonałymi wspinaczami i mogą z łatwością wspinać się na drzewa dzięki silnym pazurom i chwytnym opuszkom na stopach. W rzeczywistości dzikie pandy spędzają większość czasu na drzewach, aby trzymać się z dala od naziemnych drapieżników. I chociaż Meng Lan jest znany ze swojego niegrzecznego zachowania, pandy są ogólnie znane jako stosunkowo spokojne zwierzęta. Są również znane ze swojego czarno-białego futra i diety, która w 99% składa się z bambusa. Pomimo ich uroczego i milutkiego wyglądu, pandy są klasyfikowane jako wrażliwe, a na wolności pozostało tylko 1800 osobników. Następnie mamy nie jeden, ale dwa incydenty z udziałem pand. Wiesz, te niesamowite, bambusożerne i śpiące niedźwiedzie. W pierwszym incydencie pewien człowiek postanowił wejść do wybiegu pandy. Panda obudziła się i natychmiast za nim ruszyła. Na szczęście ważąca 120 kg panda o imieniu Mei Ling była wtedy tylko figlarna. W przeciwnym razie sprawy mogłyby się skończyć dla mężczyzny znacznie gorzej. W drugim przypadku mężczyzna nie miał tyle szczęścia. Miało to miejsce w 1992 roku w chińskim zoo. Mężczyzna stał oparty plecami o ogrodzenie wybiegu, a panda postanowiła pociągnąć go za płaszcz. W rzeczywistości panda próbowała zdobyć płaszcz mężczyznę. W końcu zerwała z niego ubranie, a mężczyzna zdołał uciec.
Jak widać, pandy nie są tak łagodne, na jakie wyglądają. Kiedy po raz pierwszy zobaczysz tę szklaną zagrodę, możesz pomyśleć, że szyba jest trochę za niska, aby utrzymać za nią zwierzęta. Szczególnie niebezpieczne zwierzęta, takie jak aligatory. Ale w ciągu kilku sekund aligator przeskoczył przez szybę, aby dostać się do jedzenia. Według jego opiekunów nie jest to pierwszy raz, kiedy aligator to robi. Ostatnim razem, gdy aligator uciekł, było ciemno i nikt tego nie zauważył aż do następnego ranka. Ucieczki aligatorów nie są rzadkością w ogrodach zoologicznych. Mniejszy aligator zdołał prześlizgnąć się pod ogrodzeniem w Zoo w Michigan, podczas gdy duży żółw również uciekł, ale ostatecznie został znaleziony. W innym przypadku trzy aligatory uciekły w zoo w New Jersey i były na wolności przez co najmniej 13 godzin, zanim zostały złapane. Aligatory mogą być niebezpiecznymi zwierzętami, zwłaszcza na wolności, ponieważ są potężnymi drapieżnikami i są znane z tego, że atakują ludzi, jeśli są prowokowane lub zagrożone. Podczas weekendu panda czerwona uciekła ze swojego wybiegu w zoo w Adelaide w Australii, wywołując wiele emocji wśród personelu i odwiedzających. Ravi, 7-letnia panda czerwona, przybyła do zoo w nadziei na sparowanie z samicą pandy. Ravi zdołał jednak w tajemniczy sposób uciec i wspiął się na drzewo. Jego ponowne złapanie zajęło opiekunom 3 dni. Chociaż pandy czerwone nie są uważane za zagrożenie dla ludzi, są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, a na wolności pozostało tylko około 2,5 tysiąca osobników. Jest to spowodowane utratą siedlisk i kłusownictwem. Pandy czerwone są również znane ze swoich unikalnych i puszystych ogonów, które pomagają im spinać się na drzewa. Mają również zdolność używania przednich łap jako rąk do chwytania jedzenia i pielęgnacji. Są przede wszystkim samotnikami i zazwyczaj są towarzyskie tylko w okresie lęgowym. Pomimo swojej nazwy, nie są blisko spokrewnione z pandami olbrzymimi i mają kilka unikalnych cech, takich jak czerwono-brązowe futro. Na szczęście pracownicy zoo szybko znaleźli pandę czerwoną, ponieważ są one zazwyczaj nieśmiałe, co utrudnia ich zlokalizowanie, gdy uciekną. To chyba wiadomo, że ogrody zoologiczne są jednym z tych miejsc, w których nie zabiera się rzeczy do domu. Jednak grupa młodych mężczyzn włamała się do Gold Coast SeaWorld w Queensland i zaczęła kraść kilka rzeczy. Pływali z delfinami i odpalili gaśnice u rekinów. Ale najgłupszym z tego wszystkiego było to, że chcieli zabrać do domu prawdziwego pingwina. Pingwin, o którym mowa, był 7-letnim małym pingwinem o imieniu Dirk. Następnego ranka mężczyźni cierpiący na kaca znaleźli pingwina w swoim mieszkaniu i próbowali go nakarmić i włożyć pod prysznic. Z paniki postanowili zostawić go nad pobliską rzeką, gdzie został zauważony przez mieszkańców. Następnie pingwin został zabrany z powrotem do zoo. Mimo, że pingwiny są słodkie, nie przetrwają długo w środowisku naturalnym bez ochrony przed drapieżnikami, takim jak koty czy psy. Mężczyźni zostali w końcu znalezieni i zabrani do więzienia. W 2019 roku odwiedzający zoo sfilmowali szympansa używającego kija do podparcia się o ścianę podczas próby ucieczki. Chociaż zwierzę nie było agresywne, pokazuje to, jak inteligentne mogą być te naczelne. Szympansy znane są z niesamowitej siły, zwinności i inteligencji. Są jednymi z najbliższych krewnych ludzi i dzielą z nami ponad 98% naszego DNA. W rzeczywistości szympansy są jednymi z niewielu zwierząt oprócz ludzi, u których zaobserwowano używanie narzędzi na wolności. Na przykład używają patyków do wydobywania termitów. W niedawnej ucieczce szympans o imieniu Chichi dokonał śmiałej ucieczki ze swojego wybiegu w północno-wschodniej Ukrainie. Naczelny został zauważony biegnąc ulicami Charkowa, wywołując spore poruszenie wśród mieszkańców. Sytuacja została jednak szybko opanowana, gdy pewna kobieta usiadła obok Chichiego i zaoferowała mu jaskrawo-żółty płaszcz przeciwdeszczowy. Z pomocą płaszcza pracownicy zoo byli w stanie delikatnie poprowadzić Chichi z powrotem do jego zagrody. W Taronga Zoo w Sydney w Australii opublikowano nagranie wideo pokazujące samca lwa i cztery młode uciekające z wybiegu. Do ucieczki doszło w listopadzie 2022 roku, kiedy pięć lwów prześlizgnęło się pod metalowym ogrodzeniem. Według oświadczenia zoo, młode Luzuko, Zuri, Kari i Malika bawiły się w pobliżu ogrodzenia i jednemu z nich udało się pod nie podkopać. Pozostałe podążyły za nim, podczas gdy lwica Maja i młoda Ayanna pozostały w tyle. Po ucieczce z wybiegu lwy spokojnie spacerowały. Następnie podjęły kilka prób powrotu do swojego wybiegu. Na szczęście pracownicy zoo przybyli w ciągu 10 minut i byli w stanie opanować sytuację.
Gościom biwakującym w zoo nakazano natychmiastowe opuszczenie namiotów i poszukanie schronienia. Świadek opisał sytuację jako chaotyczną i powiedział, że musiał uciekać w bezpieczne miejsce. Ogrody zoologiczne mają obowiązek zawsze zapewniać bezpieczeństwo zwierzętom i odwiedzającym. Sytuacje takie jak ta pokazują, że środki bezpieczeństwa i protokoły są bardzo ważne. Zwierzęta pozostają dzikie i nieprzewidywalne, a w pewnych okolicznościach mogą być nawet niebezpieczne. Jeśli zgubilibyście okulary przeciwsłoneczne lub telefon w wybiegu tygrysa, dla osób z odrobiną zdrowego rozsądku wiadome jest, aby nie wchodzić do klatki. Ten filmik został nakręcony w 2016 roku w zoo w Toronto w Kanadzie. Kapelusz kobiety wpadł do wybiegu 7-letniego tygrysa sumatrzańskiego. Tygrysy sumatrzańskie to bardzo niebezpieczne zwierzęta. Potrafią osiągnąć prędkość 65 km na godzinę i żywią się takimi zwierzętami jak dziki i jelenie. Mimo to kobieta wspina się przez ogrodzenie, a osoby postronne krzyczą na nią. Tygrys irytuje się, gdy kobieta wchodzi do jego klatki i zaczyna warczeć. Na szczęście drugi płot oddziela ich od siebie i sprawy dla kobiety kończą się dobrze. W Sun City w Arizonie dwie lamy uciekły z domu spokojnej starości i wciągnęły policję w dziki pościg ulicami miasta. Podczas incydentu czarno-białe lamy biegały między samochodami, powodując korki. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się jak pożar w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy Twittera podzielili się absurdalną sytuacją. Pomimo chaosu, niektórzy postrzegali ucieczkę lam jako szansę. Niektóre z lokalnych drużyn NFL były pod wrażeniem umiejętności uników białej lamy i żartobliwie stwierdziły, że zwierzę zasługuje na kontrakt zawodnika. Nie jest jasne, ile dokładnie lam uciekło, ale późnym wieczorem policja poinformowała, że dwie lamy wciąż są na wolności. Lamy generalnie nie są uważane za niebezpieczne. Jednak, jak każde zwierzę, mogą wykazywać agresywne zachowanie, jeśli czują się zagrożone, zwłaszcza samce w okresie lęgowym. Ponadto lamy, u których rozwinie się syndrom lamy berserkera, mogą stać się bardzo agresywne i próbować atakować ludzi. W maju 2017 roku odwiedzający zoo w Perth byli zszokowani, gdy orangutan uciekł ze swojego wybiegu, wspinając się po nim. Na szczęście nikt nie został ranny w tym incydencie. Nie było to jednak wyjątkowe zdarzenie. Chester Zoo to kolejny przykład ogrodu zoologicznego, który na przestrzeni lat doświadczył wielu ucieczek. W jednym przypadku cztery orangutany uciekły z zamkniętego obszaru. Ale czy słyszeliście o orangutanie Kenie Allenie? Był on orangutanem borneańskim w zoo w San Diego, znanym ze swoich imponujących umiejętności ucieczki. Zyskał reputację utalentowanego artysty ucieczek i wielokrotnie uciekał ze swojego wybiegu. Odkręcał śruby palcami, wspinał się na szczyt swojego wybiegu za pomocą lin wykonanych z węży strażackich, a nawet używał łomu do poluzowania kablowania wokół swojego wybiegu. Podczas jednej ze swoich ucieczek spokojnie spacerował po zoo i ostatecznie wrócił do swojego wybiegu, gdy zgłodniał. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę w zoo? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.